Siema, witamy was z deszczowego Świnoujścia. Jest i ona. Tęskniliście za Olusią? Cześć. Jedno jest pewne. Nie mamy szczęścia do pogody. Czy mogło być gorzej? Jest i ona. Nasza pierwsza, ale nie ostatnia. Latarnia morska w Świnoujściu. Latarnia morska w Świnoujściu osiąga wysokość 68 metrów i aby na nią wejść, trzeba pokonać 308 schodków. To najwyższa latarnia w Polsce i jedna z wyższych w Europie. Zbudowana z cegły, pierwszy raz rozbłysła w 1857 roku. Jej światło widoczne jest z odległości ponad 46 km. Od niej zaczynamy nasz szlak polskich latarni, który zakończymy na Helu. Międzynarodową trasą, która wyprowadzając nas ze Świnoujścia, skierowała nas przez las. Nadal R10. Mógłka się chyba dzisiaj przyda z tego, co już czuję. Nasza podróż z Gdańska do Świnoujścia trwała odrobinę za długo, ale to dlatego, że nie było biletów niestety na rower w Regio, do którego chcieliśmy wsiąść. Ktoś nas uprzedził. Mamy 1,5 godziny straty. Dojeżdżamy powoli do miejscowości Międzyzdroje. Niestety jest mokro. Buty nam przemokły. Ale cóż. Damy radę chyba, tak? Bo jedziemy razem. Jedźmy razem! Ola, jak ci się podoba? Nie mieści się na mojej małej głowie. A tu co? Patrz, do misie. Wisełka 8. Więc sytuacja wygląda następująco. Szukamy miejsca na nocleg. Trzymajcie kciuki, żeby nie było tu domów. Jak się czujesz? Dobrze. Byłem na giełdę z rowerem. Wyszliśmy z rowerami na klify. Ten dzień miał wyglądać odrobinę inaczej, ale ten widok rekompensuje wszystko. Więc co? Do zobaczenia rano. Albo nie, przepraszam, nie rano, jeszcze do zobaczenia w namiocie, bo w tej serii chcielibyśmy wam pokazać też życie namiotowe. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, proszę państwa. Robimy dzisiaj placuszki ziemniaczane. Do zimnej wody wsypałem proszek. Wyszły mi jakieś placuszki, a zaraz będą placuszki, a tutaj jest nasz namiocik. Za chwilę zobaczycie, jaki jest w środku. A ja na chwilę muszę przerwać niestety, bo muszę przerzucić placuszki. Jesteśmy już w środku, w namiocie. Szykujemy się do snu. Daniel mi świeci tak po oczach, że ledwo widzę. O, dziękuję. No my jesteśmy w tej altance. A powiedz, co masz w namiocie. A w namiocie co mam? No. Taką poduszeczkę. Super jest. Naprawdę. Ogólnie kiedyś mieliśmy jeszcze takie poduszki najtańsze z Decathlonu, ale się na maksa nie sprawdziły, bo były dosyć kurcze, twarde. A ta ma fajną taką tutaj jakby taką coś takiego miękkiego. Ma jakiś puszek taki. No i też się ją pompuje, ale w zależności od tego, jak się ją napompuje, taka jest
miękka i ogólnie jest super. Jakby ktoś chciał nas zaatakować, to mamy zawsze przy sobie gaz pieprzowy. Jeszcze nigdy w życiu go nie używałam. Mam nadzieję, że nie będę musiała go użyć, ale mamy taki oto gaz pieprzowy i jakby ktoś chciał nas zaatakować albo sprawdzić, kto tu sobie smacznie śpi, to nie radzę. Dzisiejszej nocy spaliśmy z lekkim wykorzystaniem infrastruktury leśnej. Mianowicie rozbiliśmy się w altance. Był to bardzo dobry pomysł, a to ze względu na wiatr, jaki towarzyszył nam we śnie. Jedyny minus, jeżeli chodzi o wejście tu na rowerze, to to, że są ogromne schodki i ledwo wyszliśmy. Moi drodzy rowerowicze, Ola ma dzisiaj urodziny. A więc proszę, pokażcie, że życzycie jej wszystkiego dobrego. Zostawcie łapki w górze, komentarze. No i bądźcie z nami do końca tego filmiku. Pierwsza stacja, latarnia morska w Kikucie. Nie będzie chyba pieczątki, bo moja droga, tam nie można wejść na górę. Udało nam się wdrapać, bo inaczej tego nie można nazwać, pod latarnię w Kikucie. Latarnia morska w Kikucie posiada zaledwie 18 metrów, jednak ze względu na wzniesienie, na którym została zbudowana, wysokość światła zobaczymy na ponad 91 metrach. Jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga obsługi. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda szlak latarni morskich województwa zachodniopomorskiego. Wygląda on następująco i tak, my byliśmy już w Świnoujściu, teraz jesteśmy w Kikucie, następnie jeszcze dzisiaj dotrzemy do Niechorzy. Dzień dobry. O kurka wodna. Mogą być chusteczki, mokre, higieniczne. To jest ścieżka rowerowa. Mogą być chusteczki higieniczne. Mogą być mokre chusteczki. Ale nic nie zastąpi kąpieli. Może być też w morzu trochę słono, ale człowiek odświeżony. To jedziemy znowu przez las. Lepiej przez las niż przy drodze. Co do zasady chcemy jechać R10.
jednak znaki, które na nią wskazują, tak niespodziewanie się pojawiają, jak niespodziewanie znikają. Więc co chwilę jedziemy tak bardziej na czuja. Po lewej stronie ma być morze. To jest dosyć łatwy punkt odniesienia. Jedziemy sobie do Niechorzy. Wyjedzieć już trzecią latarnię. Mamy fajną książeczkę. Pani postawi pieczątkę, że tam była. Jak złapie wszystkie pieczątki, to dostanę order. No i po wczorajszym deszczu dzisiaj dopisuje pogoda. Więc możemy się cieszyć blaskiem polskiego morza. Jesteśmy w miejscowości Rewal. Schyliła się. Kiedyś jak byłem afroamerykaninem i grałem w koszykówkę, razem z chłopakami przyjechaliśmy na obóz sportowy do miejscowości tej, w której teraz jesteśmy, a tak naprawdę byliśmy Rewal. Wspaniały czas, mnóstwo anegdot. Można byłoby przy ognisku rozmawiać i rozmawiać. Pozdrawiam was, panowie. Latarnia morska w Niechorzu ma wysokość 45 metrów, a zbudowana została w 1866 roku. Początkowo do uzyskania światła używano oleju rzepakowego, którego zużywano ponad 1500 kg rocznie. Została uszkodzona podczas II wojny światowej, jednak Niemcy nie zdążyli jej zdetonować. Latarnicy odnaleźli w latarni przygotowane ładunki wybuchowe. Razem z pięknym ogrodem przy latarni wpisana jest do rejestru zabytków. Latarnia numer 3 odhaczona. Jedziemy na obiad, jedziemy na obiad. A gdzie go zjemy? Tam gdzie chcemy. Modelowe miejsce odpoczynku rowerzystów. Pierwsze takie miejsce na naszych trasach rowerowych, gdzie można naładować telefon. Cóż mogę rzec, jest pięknie. Dziękujemy wam za kolejny odcinek razem z nami. Loverowi, jedźmy razem. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, a nie przegapicie kolejnych wypraw rowerowych, przygód i wszystkiego, co rowerowe, górskie, niesamowite. Zobaczcie jeszcze raz na ten widok, którym żegnamy dzisiejszy dzień. Jest bajecznie. Dobranoc!